Ja znalazłem to, co szukałem kilka dobrych lat. Korokie. O, a co, może pan coś więcej powiedzieć na temat tego kwiatka? Nie, zawsze mi się tylko podobał. A pani? Ja przyjechałam po syngonium, udało się znaleźć. Myślę, że całkiem ładny okaz. Szukałam już od dłuższego czasu w takiej cenie. Po prostu chciałam coś do domu, bo w ogrodzie to oczywiście mam. No i właśnie szukam czegoś takiego. Napchnienia chyba bardziej. Bardziej, no może tak. No, jednego wybrałam, a jeszcze gdzieś... Ale dopiero zaczęłyśmy. To właśnie, to jest nasz początek. Przynoszą spokój, ciszę i życie, bo roślina jest żyjąca, więc jest życiem przede wszystkim. Dużo ma pani roślin w domu? Bardzo, bardzo. I nadal przychodzę i poluję na kolejne. Lubimy się tym zajmować. Wyszukujemy sobie nowości, jedne nam padają, to kupujemy w to drugie, no. Czytamy dużo, no mamy po prostu zajęcie. Niekończąca się historia, tak. Są ludzie, którzy się tym interesują, to z jednej strony, ale z drugiej strony, no jeśli tutaj będzie przychodziła młodzież i będzie zachęcana do zbierania, no to samemu będą szukać tego wszystkiego. No bo takie amonity tutaj na Śląsku bez problemu znajdą. Różnego rodzaju kwarce na hałdach, różnych tam szczególnie w tej południowej części występują. Można znaleźć blisko, niemalże na wyciągnięcie ręki. Odciski roślin w węglach też są. Jest to interesujące. To akurat są odciski mioceńskie z Erdobani z Węgier. To nie jest węgiel, no oczywiście. To ma 15 tysięcy lat. Tamte odciski na węglu są trochę starsze, można nawet powiedzieć dużo starsze. Więc jeśli będzie zainteresowanie młodych ludzi, no to rośnie to pokolenie, które ma szansę na to, żeby coś wiedzieć o ziemi. Przede wszystkim stworzyć mu odpowiednie warunki, tak? Każdy gad, każdy zwierzak potrzebuje innych warunków na dobrą sprawę. Jeżeli zapewnimy te warunki na początku, prawidłowe warunki, to później już mamy wszystko z górki i wszystko idzie łagodnie. To jest baza, to jest życie, to jest hobby przede wszystkim. Czyli trzy zamykamy w jednym na dobrą sprawę. No i też zarobek, tak? Bo nie oszukujmy się, ale też często hodowcy robią to zarobkowo, ja także. Mam swoją hodowlę, ale także zależy mi na jakiejś przyszłości, więc stąd też wynika sprzedaż gekonów na tego typu targach.